Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w World of Zin. Trochę mnie martwi to, że nie udało mi się otworzyć tych skrzynek, ponieważ Brita była zakamieniowana, a ja przez przypadek kliknąłem na Stefana. Tu była nawet chyba podobna sytuacja przy tej skrzynce, aczkolwiek nie wiem, czy akurat te skrzynki nie były domyślnie zapłapkowane z niemożnością ich otwarcia. No trudno, 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 trudno. I tak mamy ponad milion w 1 147 000, proszę bardzo, w banku. 27 587 w sakwie, więc nie przedłużajmy, idziemy dalej w górę. Wieży Darzoga. Darzoga samego pokonaliśmy, teraz trzeba uwolnić Krodo. Trzeba znaleźć na tego sposób. Pewnie zauważyliście, że tam spora część poprzedniego poziomu, poziomu numer 4, 3, przepraszam, numer 3, była nieodkryta. A no właśnie. Przeszukaj, tu mamy przycisk. Ha! Otworzyło się. Czy to jest Krodo? Nie, to nie był Krodo, ale Krodo będzie na niższym poziomie. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że ta skrzynka się nam otworzy. Dobra. Katana, Cudgel, Handax, Orb, Box. Co my tu mamy? Platinum Cudgel. Wiecie co? Ja to dam Stefanowi. Na pewno będzie lepsze od tego, od Flaila srebrnego, bo srebrny Flail to jest, już wam mówię, 4, od 5 do 14. A z kolei Cudgel to jest oczywiście słabsza broń w bazowych, no 1d6, nie? Ale ze względu na ale od 11 do 16 ma, no, czyli po prostu będzie zdecydowanie lepsza od tego. No i będzie też miała lepszy bonus do trafień. Więc trzymaj, Stefan, platynowy Cudgel na otarcie łez. Ej, srebrny toporek ręczny i żelazna katana. Dobra. Tam jakieś złoto jeszcze chyba wpadło, nie? Tu jeszcze coś mamy. Tak, mamy przycisk. Coś tutaj otwierał, tylko co? Mhm. Tu! No tak, oczywiście. Przecież to było na południu było wszystko. Dobra, 10 klejnotów za pozbycie się ręki. Rąsia. Rodzina Adamsów, że taka latająca. Dobra. No i co tu dalej mamy? Kolejna rąsia. Ręka z paszczą na dłoni. Okej, tu mamy chmury, tu mamy zejście w dół. Wiecie co? Chodźmy na chmury najpierw. Ja wiem, to jest wredne z mojej strony, to co w tym momencie robię. Niebezpieczeństwo zawróć.
pierdolę. To co robię oczywiście jest chamskie względem Krodo, ale no... Muszę sobie odbić tą nieudaną walkę z Darzogiem. Mamy wszystkie... Aha! No tak, z chmury ja powinienem tutaj się bawić w ten... W... Jak to się mówi? W... Wchodzenie klawiaturą. Dobra, Gorem z chmur. Jorzin z Bazin tak zwany. To są roki, te ptaszyska. One dają dużo doświadczenia, z tego co pamiętam. Kolejna przepowiednia. Only the sword since life can take all his plan of war and make. Mm-hmm. Czyli przyszedłem tutaj nie ten. Nie od tej strony chyba co trzeba, ale tak i tak za chwilę sobie całą przypowiednię przeczytamy, bo to są właśnie ostatnie posągi z przypowiednią tutaj będą w grze. Krótki łuk. Co to za krótki łuk? Rubinowy! O! Rubinowy, czyli zaraz... czyli no... Plus 6, plus 12 obrażeń, plus 10 do klasy pancerza. Plus 12 od 2d6 i od 14 do 18. Stalowy na pewno lepszy od stalowego. Jestem tego pewien. Dlatego w tym momencie. No, na tym etapie to już po prostu dostajemy takie fajne rzeczy, że... Jezus, myślałem, że się wykopertnę na tym. Dobra, no już, panowie! Dzisiaj nie 4 lipca. Czy tam inny 4 czerwca. Dobra, przeczytajmy. In clouds above Island Tower waits Lord in his final hour. Dobra. To zaraz coś przeczytam, nie? No bo tutaj mamy gniazdo tych roków. Możemy zniszczyć. Za 50 tysięcy doświadczenia. Marne. Marne 10 budynek brudy, rudy to grosze, tak? Więc klasyka. Xin 9N. Do tego jeszcze wrócimy. Advisor will dig a burn. Dobra. To za chwilę, zaraz wam to przysłałem, przeczytam i sobie to omówimy, bo... Nie powinienem tak marnować. Okej. Okay. Jest godzina czasu gry 11. Okej. Okay. Dobra, myślę, że uda mi się jeszcze chwycić tą tarczę. Tarcza. Dobra. Tarcza zajebistości. Dobra. Teraz w tym momencie już możemy sobie spokojnie to
60 tysięcy kolejne. Możemy spokojnie sobie już. Wiecie co? Ja mam takie dziwne podejrzenie, że jeżeli. No właśnie. Lepiej się prześpię. Dobra. W ścieciach. Ja szybko chcę na szybkości tylko tą tutaj zrobić eksplorację tej części chmury, żeby już było wszystko nam ładnie odsłonięte. A tu jeszcze jakiś kawałek został. Słychać czytaliśmy, więc nawet nie będę się tutaj. Dobra, mamy całą tę część chmur południową no proszę, Clouds of Zin, nie mamy, wreszcie mamy tytuł tytuł gry. Dobra, dobra, zatem teraz tak. Ponieważ mamy całą przypowiednię, to ja przeczytam oczywiście po angielsku i powiem wam, omówię ją, tak? Dobra. Golem Terror and Jack is told have credits to for King to hold. The clerics of Jack you must outwit. Taxman Van must have his bit. Five for your keep is not to dare, to dear. Since Taxman gives a stone to fear, conquer terror and then you will see. Illusion holds magic's key. Five more will rise your castle's walls. Taxman opens golem's halls. Highest magic holds solution, Darzok's dark convolution. A secret room in Tower Drear holds the land's lost overseer. Though evil wizards has been beat, you can't yet Lord Xin defeat. Tak, to jest ta część nowa, nie? Advisor will edict permit. Five coins more you must submit. Taxman becomes a faithful vassal. King Sin's Bane lies under castle. In clouds above Island Tower waits Lord Xin, his final hour. Only the sword Xin's life can take. All his plans of war unmake. No i tu mamy całą przypowiednię, która nam dokładnie krok po kroku tłumaczy, co mamy robić. Właśnie z niej się też dowiadujemy, a też nie tylko z niej, że Xina nie jest w stanie pokonać żaden śmiertelnik, tylko jedynie miecz. Only a magic sword forged by twin metal first. Cursed by evil. A, nie pamiętam dokładnie jak to leciało. No, w każdym razie to przypomina to historię Maven, miecza Maven z Wizards and Warriors, ale tak, Xina pokonamy mieczem. Miecz jest do znalezienia właśnie pod ziemiach zamku. Dobra, chodźmy uwolnić Krodo. Can only barely see an old rope ladder hanging above the rusty cage. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w, jak widać, w pomieszczeniu, w którym poprzednio
do którego przynajmniej nie mieliśmy dostępu. A tu jest właśnie Krodo. Na łóżku leży albo siedzi. Nie wiem, możemy sobie wyobrazić, ale... Thank you for rescuing me from Darzog's clutches. I didn't know that someone else had received my message. Zine's hideout is just above us in the clouds. You will need the sword the adventurers were working on in the dungeon of Newcastle to defeat Lord Zine. You must make haste. Zine plans to summon an army from the dark side to conquer our world. One million experience points. I Kroda już tutaj nie ma. Krodo chyba nie pojawia się nawet w żadnym innym miejscu. Nie zastępuje żadnego doradcy i tym podobne. No dobra, no to w takim razie co? Wracamy się do Artemusa. I zdajemy mu sprawozdanie, tak? Patrzę gdzieś... No, dobra. Time distortion... Dobra, wróćmy do Artemusa i tam zakończę odcinek po prostu. Nawet jeżeli będzie krótki, to i tak... mam wrażenie, że... Ostatni był zbyt długi. Opuszczamy ten teren. Aczkolwiek... Mogłem zostawić tam Lloyda. Chociaż nie, gdzie mam Lloyda właśnie wrzuconego? Lloyd's Beacon, Darzog Tower Level 3. Wiecie co? Ja zostawię tam Lloyda, ale Lloyda od tego, od jak mu tam? Od Quahodrona. Zanim no tam dojdę do tych schodów, do których właśnie doprowadziły na do chmury, nie? Do chmur. Tu. Dobra, Quahodron, ty masz Lloyda. Dorzuć Lloyda. Lloyd's Beacon. Gdzie ty masz wstęp? Tomb of the Towers and Terrors. Serio? No dobra, no to... Set. I zapomnijmy o tym, że póki co masz. Będziemy korzystać potem z... Lloyda Crieli. Ponieważ od razu tak nie będziemy. Nie, od razu nie rzucimy się na Xena. W sensie, nie od razu nie rzucimy się na końcówkę gry. River City? Czy Vertigo, bo i tak muszę się dostać do zamku Burlog, więc... dobra. Burlok. Dobra. Chodźmy do zamku Burlok i meldujemy się Artemusowi, że udało nam się uwolnić Krodo. A. No tak, to nie jest doradca, tylko to jest naczelny budowniczy królewski, dobra. Nadworny budowniczy królewski, dobra, nieważne. Tak czy inaczej, chodźmy tutaj i zameldujemy się Artemusowi. Good, you have found Krodo. I now understand your plan. Here is a permit to construct a dungeon at Newcastle. Tak jest.
pozwolenie na wykopaliska. I teraz tak, moi drodzy. Mógłbym oczywiście od razu udać się do mistrza budownictwa. Właśnie nie wiem, skupi pomysł, żebym tego nie zrobił od razu. Chociaż nie. Jeszcze tego nie będę robił, ponieważ najpierw chcę przede wszystkim naszą drużynę dolevelować, bo wszyscy już chyba mogą. Po 1 milionie punktów doświadczenia to kurde na bank. Ile mam tych doświadczenia? 7 907 000. No. Jakoś będzie, dobra. To chodźmy w takim razie do naszego zamku. Tam Portal River City. Chodźmy do Newcastle, bo Newcastle także będzie w stanie nas tylko i wyłącznie wyszkolić. Dobrze. Mamy w ogóle kasę. 26 tysięcy powinno starczyć. Chyba. Zaraz się przekonamy. Bo już w tym momencie, moi drodzy, zaczynają się koszta. Dobra, 2,5 tysiąca jeszcze nie jest jakoś moc. Wow. Not today. Może mi nie starczyć. Good job. Okej, cieszę się, no po prostu 215, 183, 725, 522, 142 tysiące, no tak, będą odstawać. Ale to dobrze, w sensie, nie dobrze, ale to nie jest tak strasznie, jakoś tragedii nie ma. Tak czy siak, moi drodzy, ja tutaj zakończam sesję nagraniową na chwilę obecną i mówię od razu, nie wiem ile ten odcinek trwa, czy 10, 15, czy 20 minut. Nie wiem, a ja tą serię tutaj kończę, sesję nagraniową. W następnej sesji nagraniowej zabierzemy się za nieobowiązkowe lochy oraz niedokończone sprawy w grze. Ponieważ, jak już mówiłem, przed Lordem Xin chcę stanąć z maksymalnym poziomem dostępnym w tej grze. Znaczy, w tej części gry. Czyli z poziomem 20. Do którego w sumie już tam niektórym nie zostało za dużo. Więc moi drodzy, ja tutaj kończę odcinek. Jeszcze złożę kasę do banku. Jaką kasę? O 1800. Oj, zaczyna się. 1 158 000. Ładnie procentuje. Jestem zadowolony. A klejnoty? No, w sumie klejnoty można też zdeponować w banku. No to chodźmy jeszcze do banku naszego. Prywatnego. Bank był chyba tutaj, bo tutaj była świątynia. I tu zdeponujmy klejnoty. 157. I złoto. O! Ładnie to wygląda. 1 000 000 sztuk złota.
Maksymalnie, z tego co pamiętam, jest chyba 4 miliardy. 4 miliardy można mieć na ręce, 4 miliardy można mieć w banku. Maksymalnie, więc tak zostało to skonstruowane chyba, jeśli chodzi o zapis numerów w tej grze, więc... Dobra, jeszcze sobie dziabnę trochę żarcia z tego, ze spiżarni na 20 dni. Bo w następnym odcinku będziemy ruszać w dalekie podróże. Znaczy, na początku może wykończymy sprawę, kwestię River City. Bo tam jest jeden taki moment, o którym nie mówiłem. Plus jeszcze... Ale to dobra, w następnym odcinku, moi drodzy. Tak więc ja byłem z Vandelf, to było World of Zin. Następnego odcinka, na razie, cześć. Ja tą sesję nagraniową kończę w tym momencie. Piękną kolorowanie sesji, uratowaliśmy Krodo. No.